żołnierze, szanowni państwo. To przykład niełatwego losu żołnierskiego, niełatwego losu każdej armii w okresie głębokich zmian zachodzących w zasadach funkcjonowania państwu, któremu armia służy. Bo przecież armie podlegają ciągłym zmianom. Podlegają ciągłym zmianom będącym efektem nowych wyzwań, nowych doświadczeń, nowych potrzeb. Armia zmienia się albo pod wpływem doświadczeń wojennych, albo zmienia się siłą woli przełożonych dowódców, aby była lepszym, sprawniejszym narzędziem na czas wojny albo innej potrzeby kryzysowej. Jest dla mnie źródłem ogromnej satysfakcji, że jako były minister obrony narodowej, a dzisiaj zwierzchnik sił zbrojnych, prezydent kraju, mogę tu w Sztabie Generalnym podpisać nowelizację ustawy o urzędzie ministra obrony narodowej, otwierającej drogę do jednego z ważnych elementów głębokiej zmiany w polskich siłach zbrojnych, która była planowana między innymi tutaj w Sztabie Generalnym. Mam ogromną satysfakcję, że po sporej ilości lat oczekiwania na dokończenie reformy systemu dowódczego mogę w tej wielkiej zmianie uczestniczyć i że mogę w tym momencie powiedzieć, że jest to zmiana, która dostosowuje system dowódczy do realnych potrzeb, realnych możliwości i do realnych zadań stojących przed polskimi siłami zbrojnymi. Jest to zmiana, która pozwala na uzyskanie pełnej spójności polskiego systemu dowódczego, dowodzenia z systemem natowskim. Że jest to zmiana, która jest efektem dostosowania struktury dowódczej do tych wielkich zmian, które już zaszły w siłach zbrojnych poprzez ich profesjonalizację i ograniczenie ich liczebności. To jest wielka zmiana związana także z planami głębokiej modernizacji polskich sił zbrojnych, modernizacji, która zadecyduje o tym, na ile polska armia w przyszłości będzie mogła skutecznie pełnić swoją rolę gwaranta naszego narodowego bezpieczeństwa. Chciałbym więc w tym miejscu, tu w Sztabie Generalnym, gdzie trwały prace nad planem sześcioletnim, gdzie już w 2001 roku została zapisana potrzeba dokonania głębokiej zmiany systemu dowódczego, podziękować wszystkim żołnierzom i pracownikom Sztabu Generalnego za ich służbę dotychczasową, w dotychczasowej formule. I chcę podziękować w sposób szczególny byłemu szefowi Sztabu Generalnego, panu generałowi Cieniuchowi, zarówno za tamtą trudną pracę w roku 2001, jak i niełatwiejszą wcale pracę, bardziej odpowiedzialną także na stanowisku szefa Sztabu Generalnego, gdy trzeba było reformę także wdrożyć na poziomie systemu dowódczego, także wobec Sztabu Generalnego. Chcę podziękować i prosić nowego szefa Sztabu Generalnego o kontynuowanie tej pracy poprzez maksymalnie skuteczne, sprawne, ale także i efektywne wdrażanie głębokich zmian na poziomie systemu dowódczego i poziomie systemu sił zbrojnych. Chcę podziękować w sposób szczególny panu ministrowi Siemoniakowi za konsekwencje w dążeniu do uczynienia polskich sił zbrojnych, także ich systemu dowodzenia, bardziej nowoczesnym, bardziej efektywnym, bardziej dostosowanym do potrzeb kraju, członka Sojuszu Północnoatlantyckiego. Chcę życzyć całości polskich sił zbrojnych, aby nowy kształt dowódczy oznaczał nowe zadania w sposób nowy rozdany, ale tą samą wierną służbę Rzeczpospolitej, Polsce niepodległej, Polsce demokratycznej. Życzę polskim siłom zbrojnym, całemu systemowi dowódczemu, aby w zmienionej konfiguracji dalej wypełniał z honorem swoją żołnierską powinność. Dziękuję bardzo.